Siemano, siemano, z tej strony ja, czyli Łukasz, kanał Muzyk na Gospodarstwie. A dzisiaj w odcinku... Idzie! Ja pierdzielę, kurwa! Plany ambitne. Jak się chociaż 1/4 uda zrealizować, będzie dobrze. Przede wszystkim trzeba w ogóle zaorać pod owiec i zasieć ten owiec, bo już dzisiaj jest ostatni dzień terminu optymalnego u nas. Ale czekam jeszcze na Damiana. Przyjedzie talerzówką. No wiecie, taką łąkę bez talerzowania zaorać to... Raczej nie tym. Sprzętem. A jak widzicie, dzisiaj ze starego podwórka nadaje. Unia się przysłuży. Jak Krom poszedł do nowego właściciela, to trzeba Unię z krzaków wyciągnąć. Już tam coś nią orałem, trochę się wytarła, ale to się jeszcze posmaruje czymś tam. Jak nie będziecie widzieć, bo to nie wszystko można przecież pokazywać. Rozdrobnienie. Poza tym owsem to nie wiem, czy mówiłem, ale jeszcze bym musiał obornik rozrzucić. Ale to nie wiem, czy to się wszystko uda, bo roboty trochę jest. Jedziemy łorać. Olej sprawdzony, paliwo sprawdzone. Powiem wam, że trochę rodeo się zrobiło, ale państwo drodzy, jak na Unię, bez żadnych modyfikacji, toż to piękna orka jest. No, tak jest. Gorzej będzie tu, gdzie były wykopywane pniaki, czyli gdzieś tu. I tam potem druga taka rajka, ale tak to idzie. Wypłycę jeszcze trochę, bo w sumie to nie chcę ryć. Wiem, niektórzy powiedzą, pani... A, nie w tę stronę. Raz, dwa. U gór to trzeba głęboko orać. No może i trzeba głęboko orać, ale... Tu są korzenie, to nie jest taki ugór, stricte ugór, tylko to ja ci wiecie, sad. No nic, jadę dalej. Nie ma na co czekać, to trzeba zasiedzieć jeszcze. Trzecim biegiem, fajnie idzie, ale w tą drugą stronę jadę dwójką, jednak przydzwoniłem ze 3 razy, chyba trochę zagiąłem lemierz, bo jakieś, no wiecie jak to, tam jeden pniak ze śliweczki został taki mały, a tu niżej po prostu korzenie z orzecha, ale no, wiecie jak jest, jadę dalej. Prawie drogę zaoram. Patrzcie jaki chytry, skurwa, mało mu pola, drogę zaoram. Wola Boga.
Tu to aż można chleb smarować tą ziemią. Ona tu jest masna jak cholera. Ej, ale powiem wam, że nieźle to wygląda. Jak na Unię. Dobrze, bo wcześniej stależowane też trochę. Tam nierówno dość, więc miejscami jest mniej wzięte, miejscami jest fajne, pocięte. To można robić. Cóż ja mam wam powiedzieć. Prawdopodobnie śruby były złe. No i podwozie. Podwozie też prawdopodobnie było złe. Ja pierdzielę. I co trzeba będzie to na sztywno zrobić? Zaspalać. Taki śrub nie ma. Ja pierdzielę. Kurwa. Odkręcę to, chociaż odzyskam nakrętkę jedną czy dwie, bo to wiecie, to było nieoryginalne. Ja nie pamiętam, a ja te śruby oryginalne wziąłem tam do Meteora, do jakiejś części i potem, bo ta skiba była odkręcona do rania u goru, to tak stało i potem coś orałem i dałem takie o, ale już zaraz się przywiozą oryginalne śruby i będzie dobrze, tylko to trzeba ciąć, tego nie odkręcę. A co jest do... Elegancko. I tu też się nakręteczkę odzyska. Chociaż to jest mniejsza. Jakaś taka. A to na złom. Ależ wieje. Ja wiem, że ładnie też nie jest, nie? No ale słuchajcie, to kurde mogło być przecież gorzej jeszcze. Nie wiem, czy pamiętacie tą moją orkę na jedną skibę. Niektórzy pewnie pamiętają. Dobrze, no, to był dramat. Także spoko jest. Tu trochę gorzej, bo było twardo, tu wszyscy jeździli. Ale tu gdzie było miętko, proszę, kurde. Jak się grid, jak się ładnie przyłożone. Teraz to się wszystko agregatem powyciąga i będą płaki. Dobra, jadę po siewnik. Jak to siewnik, jak masz nieuprawiony? No widzicie, ja to jestem jak w PGS-ie, orkę od razu sieję. O, a łow jest taki łow. Taki łow jest. To jest, proszę państwa, bingo. Owiec zwyczajny, jary. Worki 40, masa 1000, 42,07, zdolność kiełkowania mała, czy tam 88% tak średnio, ale i tak nie ma za bardzo wyjścia. Będę siał 200 kg na hektar, czyli 100 kg na pół hektara, co tutaj jest. No i później jeszcze pojadę zasiać Rafałowi, który właśnie teraz mi tam uprawia, bo będzie jeszcze u siebie robił, więc tak żeśmy się umówili, żeby było szybciej. Dwa lata temu jak siałem pszenicy, owiec to się spierdzili z siewnika. Teraz trzeba uważać.
raz, dwa, trzy, cztery, 14,5 na poślizg koła. 2,03 będzie ok, czyli to wychodzi 203 kg na hektar. Wygląda to najlepiej po uprawieniu, ale to nie oczekiwałem, że będzie wyglądać dobrze. Ślinki odpadają. A Łukaszu, to masz ten sprzęt taki. Robić się tym nie da. O sprzęt trzeba zadbać, a nie z krzaków wyciągnąć i od razu w pole jechać. Przegląd trzeba zrobić. W kieszeni, pamiętajcie, nigdy nie wyrzucajcie takiej gumy na pole. Po co? Do kieszeni przecież można schować. Nic to was nie kosztuje. A potem wyrzucić w domu. Wielkiej tragedii tu nie ma. Trochę nieprzykryty ten owiec miejscami jest, ale wysiałem prawie wszystko, wsypałem 120 kg, jest pół hektara, czyli 100 kg miało zejść, jeszcze się nakładka zrobiła, więc może trochę więcej. Nie jest źle, kurde, bywało gorzej, co nie? No nic, to już na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!